Przede wszystkim, znowu punio 7, to dalszy ciąg Arkanum. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Thorvaldem. Ale ubierzmy się ładnie. W końcu, nazwijmy to, dowódca tej wyspy. Okej, to jest całkiem miły, ma do nas sympatię. Czy mogę jakoś pomóc? Czy mogę z tobą porozmawiać? Tak, co chcesz wiedzieć? Wiesz, gdzie mogę znaleźć klan Czarnej Góry? Klan Czarnej Góry? Nie ma tu czarniogóraków. Jestem jedynym kresnoludem w tej skale. Nie jesteś z klanu Czarnej Góry? Jestem Thorvald Dwagłazy z klanu Koła. Trochę zbłądziłeś. Klan Czarnej Góry znajduje się w północnym krańcu gór kamiennych. Szukanie ich tam nic nie dało. Ich kopalnie są opuszczone. To dziwne. Dlaczego uważasz, że oni tu są? Oni mieli tu być wygnani z rozkazu klanu Koła. Kto to ci powiedział? Ukryty głęboko w ich kopalniach tchórzliwy krasnolud. Jak się nazywał? Powiedział, że nazywa się Gudmund. Gudmund? Gudmund zgnitacz metali i ja byliśmy przyjaciółmi, lecz on na pewno nie był tchórzem. Był jednym z najodważniejszych wojowników, jakich go znałem. Nie chce mi się wierzyć, że tak się zmienił przez tak krótki okres czasu. Powiedział mi bardzo niepokojącą historię. Co ci powiedział? Przepadł cały klan? A mój klan miałby się mieszać w sprawę magii? Nie ma sensu. Czy nie rozmawiałaś o tym z klanem Koła? Nie wiem, gdzie się znajduje. A ty wiesz? Oczywiście, że wiem. Masz. Zaznaczę ci na mapie. Ale większość znajomość jego położenia ci nie wystarczy. Co przez to mówisz? Aby nie dopuścić do nas nikogo z zewnątrz, nasz klan stworzył iluzję, złudzenie optyczne. Na największą skalę, używając szkła i luster, sprawiliśmy, że wejście do naszej kopalni wygląda tak, jakby nigdy nie istniało. Więc jak wchodzicie do środka? Za pomocą pary specjalnych okularów, które jak soczewki wykorzystują cienkie plastry kryształu Skathorn. Każdy człowiek klanu Koła posiada jedną parę. Ja nadal mam swoją. A będę potrzebować tych okularów, aby dostać się do klanu Koła. Czy możesz mnie wykorzystać? Nie. Wiesz, że kiedykolwiek opuścisz tę wyspę. Nie wierzę, że kiedykolwiek opuszczę tę wyspę. W każdym razie żywym. Czemu to mówisz? Czy myślisz, że mogłeś przybyć swoją łódką na tę wyspę tak, by nikt się nie zorientował? Jestem pewien, że już została porwana, a twój kapitan stał się pokarmem dla rekinów. Więc chodź ze mną. Z tobą przy moim boku będę musieli nas przepuścić. Brzmi kusząco, ale to zbyt ryzykowne. Zajmuję tu niezłą pozycję i nie chcę jej stracić. Jeśli moi ludzie dowiedzieli się, że dołączyłem do ciebie i że planowaliśmy zostawić ich tu, by gnili, to zapłacilibyśmy za to głowami. Jesteś krasnoludem czy gnomem? Chcesz się wynieść z tego kamyka czy nie? Przykro mi. Byłbyś mi jedynie kulą u nogi. I zapewniam cię, jestem krasnoludem. I to właśnie takiej uwagi, jak ta, upewniają mnie, że podejmuję właściwą decyzję, mówiąc nie. Nie dołączę do ciebie, więc już nie pytaj mnie ani razu. Dobra. Czy ja mam za mało charyzmę? Limit towarzyszy 4. Czy co? Spróbuję jeszcze raz. Tak. I może tym razem każemy psowi poczekać? Musisz najpierw ciepko zmężnieć. Tak, czyli pewnie mamy za mały poziom, żeby go wziąć. No cóż, szkoda. Szkoda. Byłby całkiem ciekawym towarzyszem. Dobra. Już się chyba nie da go namówić do zmiany zdania. Okej. A cóż, trudno. Tak się zdarza.
Czasami nie wszystko się udaje. Okej. Okay. Poszukałem jeszcze raz tej bestii, o której mówili strażnicy. Powinna ona być gdzieś wzdłuż tej rzeki. Więc poszukajmy jej. To nie są żadne ślady. Też... O! Tak lepiej. Okej. Więc zmieniamy. Zostawienie na bojowe. Ponieważ... nie wiemy, czego możemy się od niej spodziewać. Możemy się spodziewać, że już bez problemu rozszarpała paru strażników. Więc lepiej być ostrożnym. Okej. Okay. Zginiatacz czasu. Ruszajmy! Okej. Okay. To był czar jakiś. Czar, który powoduje zatrzymanie w czasie. Co się stało? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego zabiłem Magnusa. Spróbujmy jeszcze raz. Tak. Ten czar, który rzuciła na nas, to jest ze szkoły czasu. On powoduje zatrzymanie postaci. Okej, okay. Nasi towarzysze załatwili ją. Zobaczmy, gdzie to jest czas. Unieruchomienie właśnie. Zaklęcie paraliżu jest skażony cel. Właśnie tym się posłużyła ta. A już wiem chyba, co się stało Magnusowi. Najdoczniej musiał się sam trafić tym czymś. Na losowo paraliżuje. Może jego sparaliżowała i on uznał to za atak na jego osobę i się obraził. Ale no cóż. Teraz już nie będzie takich rzeczy robił. O, rękawice jakieś magiczne. Fajnie. I pierścień. Również fajnie. Jakaś drewniana tarcza. Czy ktoś potrzebuje tarczy? Magnus, mógłbyś się zająć jakąś tarczą. Starożytny żarnik. O, Virgil wziął tarczę. Okej. Okay. Więc jak już się odkrapimy w jakimś cywilizowanym miejscu, to przekażemy tę tarczę Magnusowi. W sumie sam też mógłbym z niej korzystać. Ale zobaczymy. Okej. Okay. Nic tu po nas. Wracajmy na nasz statek. Okej. Okay. Najwidoczniej Torvald miał rację co do tych bandytów. Kurczę, dziwne, że Teach nie pozabierał im złota. Co już za rozpustność. Okej. Okay. Teach. Ahoj, szczurze lądowy. Czegoś się dowiedział o klanie Czarnej Góry? Wiele, ale co tu się stało, kapitanie? Kim są ci ludzie? Ach, cholerni więźniowie. Wymyślili sobie, że pobawią się w zawiadaków na moim pokładzie. Tak jakby stary Teach miał choćby cień zamiaru... by wpuszczać na cygański cień parszywych szczurów lodowych. Zostali to, na co prosili brachu. Dobra, kapitanie, wynośmy się stąd. Nie uronię nawet u jednej łzy nad tym miejscem. Wygląda na to, że wracamy do Ashbury. Okej, możemy już ruszać. Okej. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to załatwimy sobie te sprytne okulary, o których wspomniał Torvald. Potrzebne nam będą te kryształy z Kathornu. Chyba dwa. I akurat znajduje się tu pewien handlarz. Handlarz okularami, tak, to chciałem powiedzieć. Wściekły podmuch? Nie, to chyba nie to. Jest ten elf. Masz coś ciekawego na sprzedaż? Ma katanę, zawsze fajny, ma fajny łuk. Amulet Dorian.
Odporność na magię też całkiem fajne rzeczy ma. Elfickie buty, rękawiczki zręczności, no fajne rzeczy. Ale nie potrzebujemy nic z tego. To jest ten pan. Jaki rodzaj towarów tutaj masz? Och, moje umiejętności są naprawdę wyjątkowe. Widzisz, tworzę wysokiej jakości instrumenty optyczne, usprawniające widzenie. W tej chwili mam kilka par gotowych okularów. Możesz je wszystkie przejrzeć. Sam zobaczysz, że są najwyższej jakości. I pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek będziesz tego potrzebował, to zrobię także okulary na zamówienie. Panie Pierce, czy mógłby pan zrobić dla mnie okulary na zamówienie? Okulary na zamówienie? Och tak, oczywiście, mogę bez problemu zrobić coś takiego. Czego potrzebujesz, jeżeli można pytać? Potrzebuję paru wykonania z kryształu Cathorn. Cóż, nieczysto mam zamówienie na coś takiego, ale zgoda. Mogę je wyprodukować, ale praca na kryształu Cathorn to delikatne zadanie. Będę musiał policzyć 1000 monet za taką parę, a ty rzecz jasna będziesz musiał dostarczyć mi kryształ. Ponadto będę mógł zatrzymać wszystkie odłamki kryształu, które zostaną po robocie. Czy zgadza się pan na takie warunki? Są do przyjęcia. Oto pieniądze oraz kryształ. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To nie powinno zająć dużo czasu. Poczekaj tu, proszę na nie. Okej. Okay. Proszę, oto one. Bardzo udana para, jeżeli mogę powiedzieć. Okej, okay? Dziękuję bardzo, panie Pierce. A właśnie, przypomniałam się jedna rzecz, że zapomniałem od strażnika odebrać nagrodę za rozwalenie tej bestii. A cóż, to był jakiś magiczny amulet. Mogę wam zaspoilować od razu, że był przeklęty i ktoś tam dawał, coś zabierał. Nigdy z niego nie korzystałem, więc niewiele straciliśmy. Okej, okay, dobra, przejdźmy się do tej babki. Co identyfikuje rzeczy? Mamy jakieś magiczne rękawice do zidentyfikowania. A, mądra kobieta. Okej, okay, dobra. Zgubne rękawice. Odporności wszystkie plus 100%, odporność na trucizny minus 100%, trucizna. Aha. Więc pewnie jak już założymy to pewnie nam tak, będziemy cały czas otruwani. Tak, te odporności są całkiem ciekawe. Mogłyby się nawet przydać w jakichś szczególnych sytuacjach. Ok, mam jeszcze ten niezidentyfikowany sztylet. Tak, o, sztylet szybkości. Szybkość plus 4, tak, dosyć szybki. Nawet szybszy od naszej katany. Ale wrażenia dosyć słabe. Gdybym nie miał nic ciekawszego, to mógłbym to sprzedać. Okej. Okay. Jak się okazuje... Okej, okay, czekaj. Ona miała coś ciekawego. Askemaga. Pewnie z jakimś czarem. Topor siły. Siła plus 1, kondycja plus 1. Ale wolne. Okej, okay. Nie ma nic ciekawego. Ten kryształ możemy oddać już Magnusowi. I zobaczmy. Musimy się teraz wybrać do Tarantu. Znaleźć jakiegoś kupca z łomem i posprzedawać mu te rzeczy. Gdzie się znajduje? O, klan koła jest tutaj. Więc to odwiedzimy w drugiej kolejności. Już pozbędziemy się tego magicznego krapu i innego krapu, który mamy w ekwipunku. To odwiedzimy klan koła. Kim jesteś? Perhaps you're not the living one after all, merely a puppet playing his role. Ach, ty musisz być Aronax. So, you remember me, do you, Nazarene? Do you remember what I did to your pathetic elven council? Do you remember when all of Arcanum shook before my power? Be warned, they will do so again. I have come to bring you a message. A jak brzmi ta wiadomość? The message is this.
Whether you are the living one or not, whether or not the coward Nasruddin hides in your bones or still rots in his grave, the inevitable will still come to pass. I am returning. It has already been set in motion, and there is nothing you can do about it. I am returning, and all will fall before me. Everyone you know, everyone you love. Ty, tyraniu, śmiesz się ze mną jako wojownik. See my power? Do you yet understand? Perhaps I need to be more clear. No one is safe, traveler. No one. Aronax! I have shown you here. Remember and tell the world. Aronax is returning to Arcanum, and nothing, nothing will ever be the same. Farewell. Ha 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 ha. Aż nie zaśmiałaś się szyderczo. Zrobiłem to za ciebie. Okej. Okay. Rzeczy się dzieją, proszę państwa, rzeczy się dzieją. Ta. Kolejni nas atakują, jak zwykle. Więc Aronax najwidoczniej wie już o naszym istnieniu. I chyba mu nie jest obojętne to, co robimy. Ciekawe. Ciekawe. Szkoda, że nie porozmawiał trochę więcej z nami. Tylko starzy przyjaciele, powinniśmy mieć dużo tematów do rozmowy. On się tak po prostu ulotnił. Niezbyt miły pan. Myślę, że pójdziemy go jeszcze raz odwiedzić w najbliższej przyszłości. No może nie w najbliższej, ale zawsze. Powiemy co myślimy o takich wpadaniach nagle i uciekaniach. Tak w ogóle bez najmniejszego sensu, czy czegokolwiek. Okej. Okay. To jest ten pan ze złomem. Nie chcę żadnych schematów. Tego nie chcę. A, właśnie, jest jeszcze jeden sztylet, znaczy pierścień, którego nie zidentyfikowałem. O, no, ale to tego nie chcę nic kupić. Więc musimy pójść do prawdziwego złomiarza. Mieć nadzieję, że on zechce cokolwiek z tego kupić. Czekaj. Gdzie muzyka? Gdzie muzyka? No. On nawet nie chce kupić tych schematów, ale... Okej. Okay. Starożytny pistolet. Mech. Sztyl szybkości. Okej. Okay. Trzymaj. 200 monet. Okej, okay, trzymaj, jest twoje. Starożytny zegarek. 30, trzymaj. Starożytny żarnik, bierz. Nie, aż nie chcę tych schematów, więc równie dobrze mogę się ich nauczyć. I z ciekawości zajrzę. Reanimator, czy ja to znałem? Nie wiem, czy znałem, czy poznałem. To chyba znałem. To też znałem. Pistolet Bronwicka. Ten schemat wyprodukowany jest na dziwnym... Myrtylowa blacha i korpus starożytnego. Korpus właśnie opyliłem. Więc nie, właśnie zamierzam opylić. No właśnie tak nie zamierzam posługiwać się pistoletami. Tak nie potrafiłbym tego skonstruować, więc nie jest mi to potrzebne. Miecz z żarnikiem. Wiecie co, równie dobrze mógłbym to sprzedać, bo i tak z niego nie korzystam przez tą krytyczną porażkę, która jest po prostu beznadziejna. Okej, okay, zobaczmy. Ekwipunek. To możemy sprzedać. To jest twoja broń zapasowa. Byłbyś dalej z obciążeniem, więc trzymaj ją sobie. Wow, no, wygląda na to, że nikt w końcu nie wziął tej tarczy. Trudno. To też na sprzedaż. Ty masz już broń zapasową, więc ci to nie będzie potrzebne.
Trochę tych. Ok. Trzymaj. Trzymaj. Wow, tylko 6 złotych monet. Słabiutko. Ok, dobra, trzymaj. O, miedziany pierścień. Chcesz kupić? Trzymaj, jest twój. I cóż, cóż więcej. To jest główne rękawice. Odporności magiczne. Wiecie co? Chyba sobie je zatrzymam. I tak pewnie będę zapominał o nich, kiedy naprawdę się przydadzą. Ale cóż. Tak to bywa. Ok. W następnym odcinku zidentyfikuję ten pierścień. Chociaż pewnie to jakiś kolejny pierścień ochrony. Pewnie taki sam jak ma Virgil. Może podobny, nie wiem. Zidentyfikuję ten pierścień, wybierzemy się do klanu koła i pogadamy z paroma ludźmi. Rzeczy będą się działy nadal. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie.